Witam wszystkich hodowców, Leszek Kustra. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat mojej hodowli. Otóż hodowlę założyłem w 2017 roku. Pokupowałem dużo różnych gołąbków od Zbyszka Oleksiaka, Rysia Lebiedziejewskiego, Marcina Kapinosa. I tak od Tomka Rumińskiego, właściwie to jest taka podstawa gołębnika, nakupowałem dużo gołąbków i przez 5 lat średnio wydawałem po 30 tysięcy na gołębie, więc nakupiłem tych gołąbków, mam ich w rozpłodzie, mam ich dużo, bo nakupowałem tych masę różnych gołąbków. Co prawda z Byszka Oleksiaka, Rysia Lebiedziejewskiego, to tam zostały tam z Rysia Lebiedziejewskiego jedna sztuka, samiczka, bo mi do Albrechtów pasuje. I po prostu z Byszka Oleksiaka też mam chyba dwa gołąbki jeszcze w ogóle na gołębniku. A tak po prostu powymieniałem, dokupowałem nowe, od pana Sobczaka kupiłem gołębi z tych czempionów Pielesiaka i z tych gołąbków z drużyny piątego wicemistrza Polski w kategorii B. Dodatkowo od Rafała Pastonia kupiłem Albrechty, mam 8 kupionych Albrechtów i to są gołębie zimbrendowane. Także jest tych gołąbków dosyć sporo, mam mustangi już prowadziłem. No i tak po prostu jest jeszcze różnych trochę takich, od młota mam dwa gołąbki, które kupiłem, one były jako gołąbki, które leciały w drużynie tam dziewiątego przodownika Polski w kategorii C, samiczka i samiec, one są z Vandenabele, to są gołąbki z Kaczmarskiego. No ale to tak właściwie nakupowałem tych gołąbków różnych i nachodowałem, a teraz notowałem sam, w 18 roku próbowałem, nie szło, poszukałem sobie wspólnika, później się tam rozstałem ze wspólnikiem, w ubiegłym roku próbowałem sam polotować gołąbki. No po pierwszym locie akurat pechowo dostały adeno, bo dostały karmik grochowej, tutaj jeden hodowca mi tak odpowiedział, żeby je odbudowywać, no to jak odbudowałem, no to 3 tygodnie ich trzymało. W tym roku próbowałem je lotować, one nie byłyby przelotowane, te roczniaki jako młode, ale to i tak po prostu w tym roku u nas bardzo dużo ginęło gołąbków w oddziale Radom. Bardzo dużo gołąbków ginęło i roczniaków, także z kolegą, który wkładałem do klatek razem, pytam się na 13 roczniaków, ile cię wróciło? Aż 3. No i tak po prostu te gołąbki w tym roku wyginęły, tak jak i tutaj widzę i po kolei u sąsiada i tak dalej, to chyba ze 4 gołąbki zostało z 80, także niewiele. Ale u mnie tam połowa została tych roczniaków, chociaż mówię, jako na młode się pokazywały, bo już puchary od razu w sekcji zacząłem tam otrzymywać, mówię, chociaż ładnie, bardzo ładnie leciały i teraz w tym roku jako roczne to też po prostu bardzo ładnie, drugi czy trzeci gołąb w sekcji zaraz kurczę też. No ale po prostu no, te pechowe loty, tam 220 km po 6 kabin w jednym miejscu i to tak zrobiło robotę swoją, po prostu gołębie się wymieszały, porozchodziły, a jeszcze po prostu no, trzeba wiedzieć jak to robić, jak chciałem odbudowywać gołębie, te które wróciły późno, no to te, które wróciły pierwsze były za silne i po prostu 7 z 7 pierwszych gołębi, które z pierwszego lotu przyleciały, to drugiego lotu po prostu tylko jeden wrócił, a te najszybsze po prostu gdzieś wyrwały i poszły. No niestety trzeba się nauczyć najpierw lotować na gołębie młode, a dopiero później lotować na dorosłe. W tym roku chciałem zacząć lotować na gołębie młode, sobie też tak przelotować, ale zdarzył się wypadek w rodzinie i cała energia poszła na to, żeby się zająć tutaj wcześniakiem, który miał poważny wypadek samochodowy. Nie starczyło czasu i energii na lotowanie gołębi. Dlatego no, nakupowałem tych gołąbków dużo przez 5 lat i nachodowałem tych gołąbków, więc po prostu, ale rozmawiają. Więc po prostu tych gołąbków mi się tak trochę nagromadziło, ale chciałem pokazać, bo i finyki sobie wprowadziłem fajne, jakie te gołąbki są u mnie w rozpłodzie, jakie są wyhodowane. Chciałem tutaj pokazać. Ja starałem się kupować gołąbki z certyfikatami, także mówię tutaj tych samych certyfikatów, mówię DNA, to po prostu mam ich tutaj chyba ze 40, także mówię tych gołąbków, jest po prostu takich, no masę różnych, kurde, także z certyfikatami starałem się kupować droższe gołąbki, żeby to były takie fajniejsze. I po prostu pokażę teraz, postaram się mówić, no zacznę sobie w przyszłym roku na spokojnie, mówię tak pewnie, nie dużo do 100 gołębi, bo to po prostu nie ma sensu
żeby lotować większą ilością, bo się ich nie dopilnuje. U nas w tym roku w oddziale to i tak mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo były takie jakieś pechowe loty, że 10% gołębi chyba, nie wiem, co zostało w oddziale z młodych. Także na 12 tysięcy gołębi na spisie po ostatnim locie niecałym 1000 wróciło i wszyscy mistrzowie, widzę ci więksi i tak dalej, po prostu to samo nie dotrwali do końca lotu, bo nie było się lotować. Jakieś takie pechowy rok, ale u nas średnio minie 50% gołębi, to jest normalne, ale jak nie 70%, to też jest jeszcze jakieś odpięcie, ale jak już ginie 90%, to jest coś nie tak. Postaram się tak szybko omówić te gołąbki, które mam. Połapałem różne i takie, które u mnie wyhodowane i te prekupione, które mi się tam udało złapać, no bo tu wszystkich nie będę pokazywał. Ja mam dużo nachodowanych, bo przez parę lat sobie tak hodowałem, co ładniejsze odkładałem, a w tym roku muszę zredukować tą hodowlę i zacząć się bawić tak na spokojnie, po prostu bez wielkiego entuzjazmu, bo widzę, że u nas jest taki rejon, że tutaj nie poszaleje się za bardzo. I odległości też są duże, między pierwszym a ostatnim gołębnikiem, tutaj jest 50 km różnicy. Także tu jest bardzo duże odległości, no ja jestem akurat jednym z najdalszych odległości, także gołąbki u mnie zawsze mają dalej do domu. Pokażę po prostu, jak wyglądają te u mnie gołąbki, może trochę omówię, jak mi się uda, może spróbuję na dwa filmy to pokazać te gołąbki po prostu, bo jeden filmik taki dłuższy nie wejdzie na YouTube, się nie da wrzucić, po prostu byłby za długi. Pokażę tutaj przy tym filmiku samiczki, a tu jest więcej samiczek złapanych w klatce, a tam są dalej jeszcze w trzech klatkach samczyki i tam jeszcze też samiczki. To omówię, pokażę, bo ja izople mam gołębie, takie jak łapię, to mi się przypomina dopiero jakie gołąbki mam. Pokażę mniej więcej, jak one wyglądają, bo to na zdjęciach już później nie będę, jak będę wystawiał na aukcję u pana Kłosa, na aukcję gołębi. Nie będę po prostu już tam nagrywał dodatkowych filmików, pokażę filmik takie, które u mnie są gołąbki. Gdzieś tam jeszcze robię zdjęcie dodatkowo gołąbków w klatce z góry, żeby to tam mniej więcej było widać, jak one wyglądają. No to nie ma to czasu na wszystko. Jakby ktoś chciał jakieś gołąbki po prostu tak, żeby sobie na swoje przeparować 10 gołąbków, to proszę dzwonić, bo to tam mówię, zebrało mi się, bo to tam poskładałem tych gołąbków sobie. W tamtym roku też jeszcze później nachodowałem i to wszystko mi zostało. Mówię, teraz jest ich dużo. To będę omawiał gołąbki tak na szybko. W ubiegłym roku kupiona samiczka od pana Kostorza. To jest taka perełka po synu Frankę 520 i córce Porsche. Jedna na 2-3 lata się trafia, jak to pan ksiądz Kostosz mówił, że właśnie perełka, można powiedzieć, bo tak zbudowana, no kosztowała mnie ponad 3000, ale samiczka jest, mówię, kurczę, no normalnie jest to waleczka taka, no super, fajna, bardzo piękna. To jest taka samiczka po 5-6 Asie Polski od Marcina Kapinosa, córka Stella Jolinki. Ona też taką u mnie podstawę stanowi. Naprawdę pięknie po niej gołąbki się sprawują na różne gołąbki parowane. A ja już takie na gołąbki Oraczewskiego i na Pinekki. Tutaj będę chyba takie próbował robić, także super fajnie wychodzi. To piękna samiczka, super fajna. Gołąbki. I ja mam tutaj z tej linii kilka gołąbki. Pokażę, mówię. To jest po moim finekę, mam takiego fajnego finekę od syna Faraona, Inbreda Faraona właściwie, od Piszczały. I to jest córka tego Faraona, a tam ładnie go widać na zdjęciu, też go tam pokażę później. Żeby nie przeciągać, to jest trzecia lotniczka okręgu od Tomka Rumińskiego, kupiona jako roczna, miała 10 konkursów, ja ją kupiłem. I ona mi tutaj dużo dała gołębków do rozpłodu. Po niej sobie gołąbków zostawiam, panie gołąbki fajnie lecą. Trzecia, także mówię, no jest fajny gołąbek po prostu. Samiczka od Wiesława Młota kupiona. Druga lotniczka oddziału, 13 wkładań, 13 konkursów. Z Bandę na Wele, perełka, właśnie tak, samiczka z drużyny, z kategorii C.
tutaj samiczka Mustanga od pana Kubickiego. W ubiegłym roku kupiona, ale bardzo, bardzo taka późna. Późna właśnie samiczka z Mustanga, super fajna też samiczka. Zobaczymy po prostu, jak to po niej będą gołębiki się sprawować. Jeszcze siostrę jej mam. Mam jeszcze dwa gołąbki z Mustangów od Dąbrowskiego Tomka. A tu pokażę go, bo chyba go złapałem. Ta samiczka jest od Zbyszka Oleksiaka. To jest też z Vandenabele. Samiczka z certyfikatem DNA. Po prostu bardzo fajna samiczka i po niej i tutaj też i potomka rumińskiego samcu przyleciała druga czy trzecia w sekcji właśnie z lotu. Drugi czy trzeci połąbek z lotu. Z tego trudnego, gdzie naginęło nas gołębi. To co my tu mamy? A to jest z Tomka rumińskiego gołębi uhodowana samiczka. Fajne, miłe gołąbki, fajnie zbudowane. Warto je dokładać do innych swoich, takich, to tam lecą właśnie u siebie. To jest też z Mustanga samiczka. Mustang Ladonna od Sobczaka kupiona w ubiegłym roku. To też jest Indred, wszędzie to są te Indredy tutaj. Z tych Mustangów. Co my tu mamy? A to jest... córka, siostra złotej medalistki, czyli córka tej podstawowej pary od Tomka Rumińskiego. 77. Tej ciemnej złotej medalistki siostra. Samiczka, która kupiona od Reinharda Mulla. W ubiegłym roku, czy rok wcześniej, z WGK Szuby była drugą lotniczką wspólnego gołębnika i tutaj ma olimpijczyka Figo sobie, też bardzo fajna samiczka, fajnie zbudowana, właśnie mówię, że piękna. Tam była chyba, wtedy miała pierwszą drużynę na Kaszuba w ogóle. I tutaj mamy, to jest samiczka po tych moich kapinosach uhodowana. Po prostu też mówię, piękny gołąbek, ja to lubię takie gołąbki, właśnie też takie sprężyste, fajne. Po tej od samiczce, od Kapinosa, po Swanie i Olimpii 5 przy tym Masie Polskim. I jeszcze jedno złapałem, jakoś taki się, o Tomka Rumińskiego, to jest uhodowana, ona miała 4 konkursy i to bardzo czołowe. Jako młoda u Tomka i pochodzi po jego samcu ze złotej pary i samiczka po samiczce, która była kupiona jako pierwszy lotnik tam ze wspólnego gołębnika z Hurrikana. Też bardzo fajnie. To ja na tym zakończę tą pierwszą część, żeby za długie filmiki nie były i po prostu omówię pozostałe gołąbki na drugim filmiku. Dziękuję.